W pewnym królestwie nie wiadomo czemu nie było mandarynek ani dżemu. Lecz na tym pierwszym się skupimy, bo historia się zaczyna, kiedy król miał urodziny, a prezentu nie ma. Ruszyli w dal rycerze, kto najlepszy dar wybierze. Jeden przyniósł skarb, a drugi podejrzane zwierzę. Lecz największą radość sprawił ten nieśmiały, co z odległej krainy przywiózł owoc mały. I każdy wpadł mandarynkowy szał, choćby tuzin zjadł, już by kolejną żarł. Wszyscy jedzą mandarynki, nawet mopki, kapucynki i ci goście co najpewniej urwali się z choinki. Król już dziś w mandarynkach pływa, z mandarynkami jada, biega, tańczy, odpoczywa. Rzuca nimi w ludzi, jak go ktoś wcześniej obudzi, bo jak raz w nich zasmakujesz, to ci szybko się nie znudzi.